Szanowni Państwo, chciałbym poinformować w imieniu posłów klubu Platformy Obywatelskiej, że wystąpiliśmy dziś z wnioskiem do marszałka Sejmu, pana Kuchcińskiego, o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To posiedzenie jest potrzebne, żeby na podstawie artykułu 12 ustawy o prokuraturze pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawił pełną informację na temat toczącego się w prokuraturze regionalnej w Katowicach śledztwa w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez pana prezesa Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że zgodnie z artykułem 12 minister sprawiedliwości, prokurator generalny zyskał uprawnienie do przedstawiania informacji nawet z toczących się spraw organom władzy publicznej, jeżeli to jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub mechanizmów jego funkcjonowania. Tak mówi ustawa. Chcemy też, żeby w tym posiedzeniu komisji uczestniczył Rzecznik Praw Obywatelskich i chcemy, żeby pan minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawił szczegółową informację na temat tego, kiedy wszczęto śledztwo w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, na jakiej podstawie. Możemy też podzielić to posiedzenie na dwie części, część jawną, część niejawną. W części niejawnej posłowie powinni uzyskać informacje po czyim zawiadomieniu. Interesuje nas również to, jakie czynności dowodowe do tej pory były przeprowadzane, czy były przesłuchiwane osoby, w jakiej liczbie, jakie środki prokuratura regionalna w Katowicach zaangażowała do tego postępowania, ilu prokuratorów jest zaangażowanych w to postępowanie, czy może powołany został specjalny zespół prokuratorów. Wreszcie chcemy również uzyskać informację bardzo ważną, czy akta tego postępowania, akta tego śledztwa udostępniane były komukolwiek, czy pan minister Ziobro, prokurator generalny, który jest jednak politykiem, objął to postępowanie swoim nadzorem, czy może nadzorem objął to wywodzący się z tej prokuratury, również polityk, były kandydat Prawa i Sprawiedliwości, prokurator krajowy, pan prokurator Święczkowski. Szanowni Państwo, to są bardzo ważne pytania. To są pytania o niezależność władzy sądowniczej, ponieważ ten sygnał wychodzący z prokuratury regionalnej w Katowicach, w ogóle specyficznej prokuratury, wcześniej bardzo zaangażowanej m.in. w sprawę śmierci Barbary Blidy. Część prokuratorów z tamtej sprawy wraca do tej prokuratury teraz na kluczowe stanowisko, m.in. pan prokurator Janeczek. Chcemy wiedzieć, dlaczego to jest prokuratura akurat w Katowicach, ale to śledztwo jest bardzo ważne. Te informacje są bardzo ważne dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Nie żyjemy przecież w państwie mafijnym, co również sąd dzisiaj udowodnił, że nie należy tego typu kroków podejmować, które sugerowałoby funkcjonowanie państwa w sposób mafijny. Dlatego chcemy przejrzystości, chcemy tego, żeby Sejm skontrolował zgodnie z mechanizmem ustaw działalność prokuratury tak naprawdę rządowej. Chcemy zadać jeszcze kilka ważnych pytań panu ministrowi, ale przede wszystkim ta informacja jest bardzo ważna dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Nie możemy przesuwać i wykorzeniać Polski z miejsca, w którym jesteśmy, czyli z miejsca w środku Europy i tworzyć takiego wrażenia, że Polska jest państwem wschodu. Ta prokuratura nie może funkcjonować na polecenie kogokolwiek, ani ministra sprawiedliwości, ani też szeregowego posła, bo pojawiły się takie informacje w niektórych mediach, rzekomo pan prezes Kaczyński miał mieć zarzuty wobec pana ministra, że nic nie wiedział o tym, że takie działania są podejmowane. To też byłaby sprawa skandaliczna, żeby prokurator generalny konsultował cokolwiek z szeregowym posłem, ale temu służy komisja sejmowa. To jest kontrola parlamentarna, działania administracji rządowej. Sami państwo z Prawa i Sprawiedliwości uznali tę prokuraturę za prokuraturę rządową, w związku z czym ta prokuratura podlega w pełni kontroli Sejmu i wierzymy w to, że w tym tygodniu to posiedzenie będzie miało miejsce.